Tym razem, bez wykonywania dzielenia wielomianu w od x przez dwumianku od x, chcemy wyznaczyć resztę z takiego dzielenia. Jak to możemy wykonać? No, my wykorzystujemy tutaj tak naprawdę twierdzenie o reszcie, które macie pokazane w książce, czyli warto to sobie przeczytać, spojrzeć. Natomiast jak to zrobić praktycznie? Otóż, jeżeli mamy podzielić sobie Wielomian W od X przez dwumian Q od X, to sprawdzamy, jaka liczba podstawiona w miejsce X nam wyzeruje ten dwumian. Czyli tutaj, żebyśmy otrzymali 0, w miejsce X musimy podstawić trójkę, no bo 3 odjąć 3 da nam 0, czyli my w miejsce X do całego naszego wielomianu właśnie podstawimy sobie trójkę. Czyli to będzie wyglądało w ten sposób, że mamy W od 3 równa się 3 do potęgi trzeciej. Odjąć 2 razy 3 do potęgi drugiej, odjąć 2 razy 3 i jeszcze odjąć 3. Czyli mamy tak: 3 do 3 i 27. Tutaj oczywiście najpierw mnoży, potęgowanie, dopiero później mnożenie, czyli 3 do kwadratu to będzie 9, minus 2 razy 9 to minus 18. Odjąć 6 i odjąć 3. No i liczymy. 27 odjąć 18 to 9, 9 odjąć 6 to 3, 3 odjąć 3 to będzie 0 i to jest właśnie reszta z dzielenia tego wielomianu przez dwumian Q. Oczywiście można to sobie sprawdzić, czyli jeżeli podzielicie ten wielomian przez ten dwumian, no to resztę otrzymacie właśnie 0. No dobra, jeżeli chodzi o podpunkt B, to co musimy podstawić tutaj w miejsce x, żeby otrzymać 0? No musimy podstawić jedną drugą. Czyli w miejsce x podstawiamy jedną drugą do wzoru na wielomian, czyli mamy tak 4, czyli 4 razy 1 druga do potęgi trzeciej odjąć 4 razy 1 druga do potęgi drugiej odjąć 1 druga i plus 1. No i liczymy po kolei. Najpierw potęgowanie, czyli mamy 1, 2 do potęgi 3, to będzie 1, 2 razy 1, 2 razy 1, 2. Czyli otrzymamy 1, 8, czyli mamy 4 razy 1, 8. Następnie odjąć 4 razy 1, 2 do potęgi 2, to będzie 1, 4. Odjąć 1, 2 i plus 1. No, i teraz tak, tutaj możemy sobie skrócić, bo 4 to tak naprawdę 4 pierwsze, czyli skracamy przez 4, czyli mamy 1 oraz 2, czyli otrzymamy 1, drugą. Tutaj możemy sobie skrócić przez 4, czyli otrzymamy minus 1, odjąć 1, druga, no i plus 1, czyli 1, druga, odjąć 1 to będzie minus 1, druga. Odjąć jedna druga to minus 1 i minus 1 plus 1 da nam 0 i to będzie reszta. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj w miejsce x musielibyśmy podstawić minus 1, żeby otrzymać 0, czyli policzymy sobie w od minus 1. Czyli mamy tak: minus 1 do potęgi 5, dodać minus 1 do potęgi 4, plus minus 1 do potęgi 3 dodać minus 1 i plus 1. Minus 1 do potęgi 5 to minus 1, minus 1 do potęgi 4 to 1, czyli mamy plus 1, minus 1 do potęgi 3 to minus 1, ale ponieważ tu mamy plus, plus i minus da nam nadal minus, plus i minus da nam minus, no i jeszcze plus 1. No to tak, minus 1 plus 1 to będzie 0, minus 1 plus 1 to 0, czyli otrzymamy minus 1 i to będzie nasza reszta. Spójrzmy na podpunkt D. Tutaj pod x musielibyśmy podstawić sobie minus dwójkę, czyli podstawiamy minus dwójkę faktycznie w miejsce x, czyli policzmy sobie w od minus dwójki, czyli mamy minus 2 do potęgi 5 plus minus 2 do potęgi 4. Odjąć minus 2 do potęgi trzeciej, odjąć minus 2 i plus 6. Minus 2 do potęgi piątej, no to na pewno wynik będzie ujemny, ponieważ liczbę ujemną podnosimy do wykładnika nieparzystego, czyli minus 2 do potęgi piątej to minus 32, minus 2 do potęgi czwartej to będzie 16, czyli mamy plus 16. Minus 2 do potęgi trzeciej to minus 8, ale tu mamy minus czyli z tych dwóch minusów otrzymamy plus dodać 2 i dodać 6. Minus 32 plus 16 to minus 16, minus 16 plus 8 to będzie minus 8, minus 8 plus 2 to minus 6 i minus 6 plus 6 to będzie 0 i to będzie reszta.